Wrocław i Dolny Śląsk będą mieć uchwałę, która zwalczy smog. Muzyczne święto w teatrze rusza 38. edycja przeglądu piosenki aktorskiej. Ważny remont i kolejne utrudnienia dla kierowców na wschodzie Wrocławia. Dzisiaj jest układana masa na Swojczyckiej, na tym odcinku. Marta Balukiewicz, witam i zapraszam na informacje Echo 24. Wskaźniki smogu wciąż przekraczają dopuszczalne normy na Dolnym Śląsku, choć władze i służby wciąż podkreślają, że robią co mogą, to sytuacja nie ulega polepszeniu. Jest jednak szansa na poprawę. Prawdopodobnie już w listopadzie wejdą w życie pierwsze uchwały antysmogowe. Na spotkaniu z marszałkiem województwa pojawiła się nasza reporterka Patrycja Nawrocka. Są pierwsze projekty uchwał antysmogowych. Koniec ze spalaniem paliw złej jakości i koniec z piecami powodującymi trującą emisję gazów. Samorząd województwa wraz z zespołem do spraw jakości powietrza przedstawili 3 różne projekty. Dla Wrocławia, dolnośląskich gmin i uzdrowisk. Różnice w obostrzeniach wynikają z wielu czynników środowiskowych i gospodarczych. No to zależy przede wszystkim od ukształtowania terenu, od stopnia emisji i od możliwości, jakie posiadają poszczególne terytoria. Proponujemy dla Wrocławia działanie najostrzejsze z racji też i wysokich stężeń zanieczyszczeń, które występują we Wrocławiu, ale także z racji obecności instalacji gazowych, sieci gazowej i sieci ciepłowniczej. Dolnośląscy samorządowcy zamierzają też postulować do rządu o powstanie ustawy dotyczącej certyfikowanych pieców i paliw. Zwolennikiem również tego, żeby można było spalać odpowiedniej jakości węgiel, czyli węgiel, który będzie pojawiał się w handlu, który obywatel, mieszkaniec Dolnego Śląska będzie kupował na składach, on powinien mieć odpowiedni certyfikat. Przygotowane projekty będą poddane konsultacjom społecznym. Jeśli odzew będzie pozytywny, uchwały zostaną wprowadzone przez Sejmik Województwa w listopadzie bieżącego roku. Echo 24, Patrycja Nawrocka. Święto muzyki w teatrze, czas zacząć. W piątek rozpoczyna się 38. edycja przeglądu piosenki aktorskiej. Widzowie zobaczą na scenie całą paletę różnorodnych gatunków muzycznych i teatralnych. Przez 10 dni publiczność będzie mogła podziwiać znane gwiazdy nie tylko z polskiej, ale także zagranicznej sceny. Beata Nowak. Już w piątek rozpoczyna się 38. edycja największego festiwalu scenicznej interpretacji piosenek w Polsce. Przegląd piosenki aktorskiej organizowany jest we Wrocławiu od 1976 roku. Jeżeli chodzi o stałe punkty programu, czyli właśnie koncert finałowy i koncert galowy. Koncert finałowy poza stałym punktem programu, czyli konkursem na interpretację piosenki aktorskiej, drugą część koncertu to... Druga część koncertu to spektakl pod tytułem Dziubanina. Spektakl złożony będzie z piosenek i muzyki jednego z najciekawszych kompozytorów teatralnych, Piotra Dziubka. Co ciekawe, kompozytor będzie nie tylko współtwórcą spektaklu, ale także jego tematem. Chyba nie jest to jakaś autobiograficzna opowieść, na szczęście. Dlatego mógłbym je nie wytrzymać. Natomiast jest to historia opowiedzenia o człowieku, który jako twórca zmaga się z tak zwanym lękiem przed ciszą. Spektakl Dziubanina będzie drugą częścią koncertu finałowego. Pierwszą ma być finał konkursu aktorskiej interpretacji piosenki, czyli koncert laureatów konkursu oraz uznanych już artystów. Wydarzenie reżyseruje Konrad Imiela, który podkreśla ważną rolę finalistów części konkursowej. Ja zrobię wszystko, żeby to oni grali absolutnie główną rolę w tym koncercie. Zaprosiłem Dawida Rudnickiego, znakomitego muzyka, aranżera związanego ze szkołą teatralną w Krakowie. On zajmuje się oprawą muzyczną większości dyplomów muzycznych. Różnorodność muzycznych i teatralnych gatunków to jedno z kluczowych haseł przeglądu. Tak samo jak bogactwo kultur. Festiwal odwiedzą nie tylko polscy artyści. Główną gwiazdą naszego festiwalu w tym roku, gwiazdą zagraniczną, będzie genialny pianista i wokalista jazzowy, brytyjski wokalista, który został przez BBC uznany brytyjskim muzykiem jazzowym wszechczasów.
Festiwal potrwa do 2 kwietnia. To będzie 10 dni poświęconych sztuce piosenki aktorskiej. Większość biletów została już wyprzedana. Beata Nowak, Echo 24. Po zimie prace nad przebudową ulicy Miłoszyckiej zostały wznowione. Remont na Swojczycach powoli dobiega końca, ale mieszkańcy tej części Wrocławia muszą jeszcze przez najbliższe tygodnie liczyć się z utrudnieniami w ruchu. Więcej o kolejnych etapach robót w materiale Marty Laburdy. Po 2-miesięcznej zimowej przerwie robotnicy wrócili na ulicę Miłoszycką. Jak mówi przedstawiciel spółki Wrocławskie Inwestycje, opóźnienie tych prac ma kilka powodów. W trakcie tej przerwy rozpoczęły się roztopy i podtopienia, które tymczasową drogę, jaka była objazdem dla ulicy Swojczyckiej, zmusiły wykonawcę do zamknięcia tej drogi. W tym miejscu równolegle jest też prowadzona przebudowa wrocławskiego węzła wodnego. Realizacja tych zadań jednocześnie dodatkowo spowalnia pracę. Mimo to przebudowa ulicy Miłoszyckiej jest już na ostatniej prostej. Dzisiaj jest układana masa na Swojczyckiej, na tym odcinku od ronda, łącznie z rondem do ulicy Ludowej. Od jutra przez ten weekend właśnie ruch cały powinien się odbywać Swojczycką. Następnie robimy przez ten weekend Miłoszycką. I od, mam nadzieję, takie są plany, od wtorku wracamy do tego objazdu, jaki był przed podtopieniami, czyli tą drogą tymczasową przez Ludową, przez Miłoszycką. 2-miesięczne opóźnienie prac i objazdy to dodatkowe spowolnienie ruchu, który w tej części miasta do płynnych i tak nie należy. Bardzo fajnie, tylko trzeba mieć rower. Jak się ma samochód, to jest dramat. Po prostu więcej się stoi niż jedzie. Poruszałam się komunikacją miejską, no i jest bardzo źle jak na razie. Odcinek kilometra pokonywaliśmy w ciągu, nie wiem, 45 minut. Jeśli kobieta jechała, to mówiła, żeby w korku jechała od ławy. Dzień jest bardzo ciężko. Każdy spóźnia się do pracy, dzieci do szkoły. Prace nad przebudową ulicy Miłoszyckiej mają się zakończyć w połowie kwietnia. Dla Echo 24 Marta Laburda. Kilkudziesięciu mieszkańców, między innymi Różenki, Karłowic i Polanowic, którzy protestowali przed wrocławskim ratuszem, to sprzeciw wobec planów budowy wielopaliwowej elektrociepłowni i sortowni odpadów. Mieszkańcy obawiają się kurzu, hałasu i przede wszystkim zanieczyszczeń spowodowanych przetwarzaniem śmieci. Mateusz Czmiel. Firma Fortum planuje budowę wielopaliwowej elektrociepłowni przy ulicy Obornickiej, zasilonej między innymi przetworzonymi odpadami. Nie zgadzają się na to mieszkańcy, którzy w czwartek głośno protestowali przed ratuszem. Nie dla spalarni! Nie dla spalarni! Nie dla spalarni! Nie tak dawno pozbyliśmy się jednego problemu, jakim były pola irygacyjne, a w tej chwili chcą nam inną atrakcję zafundować. Tam pracuję, spędzam dużo czasu, boję się oparów, boję się nieprzyjemnych zapachów i nie chciałabym na co dzień funkcjonować w takim środowisku. Jedno drugiemu przeczy, tu się nagłaśnia sprawę smogu we Wrocławiu, a co to będzie, jak tam będzie spalarnia? Planowaną inwestycją zaniepokojeni są również inwestorzy. My jako poważny przedsiębiorca, który tam inwestuje, nie otrzymaliśmy żadnej informacji oficjalnej, rzetelnej, co do tego, co dokładnie tam ma powstać, jakie, czy będą spełnione normy środowiskowe, więc jesteśmy bardzo zaniepokojeni tą sytuacją i nie wiemy, czego możemy się spodziewać. Inwestycja przy ulicy Obornickiej ma mieć moc 225 MW. Jej działanie będzie oparte o wykorzystanie paliwa alternatywnego węgla kamiennego i biomasy. Fortum uspokaja, do pieca nie trafią nieprzetworzone odpady. Elektrociepłownia wielopaliwowa w porównaniu do elektrociepłowni węglowej emituje znacznie mniej zanieczyszczeń. Z uwagi na to, że spalamy paliwa alternatywne, normy emisji są znacznie bardziej restrykcyjne. Dodatkowo, jeżeli chodzi o oddziaływanie na otoczenie, zakładamy i to osiągniemy, że oddziaływanie naszej elektrociepłowni nie będzie wykraczało poza płot, poza granicę naszej działki. Paliwa, których my będziemy używać w naszej elektrociepłowni, nie będą odpadami niebezpiecznymi. Te zapewnienia nie przekonują mieszkańców, którzy przed ratuszem zbierali podpisy pod wnioskiem do prezydenta miasta o wstrzymanie prac nad inwestycją. Ich zdaniem elektrociepłownia powinna powstać z dala od gęstej zabudowy. 1500 podpisów. Internetowo jest tam jeszcze gdzieś 500, rano było 580 i cały czas są zbierane na wszystkich osiedlach, rozszerzamy akcje na całe miasto. Trzeba też podkreślić uczciwie, że firma Fortum nie zamknęła się na rozmowę, okazali się naprawdę dużą otwartością, udostępnili część dokumentacji opinii środowiskowej, za to dziękujemy, tak? Więc stąd wiemy, że jest 5 innych lokalizacji. Dokonywaliśmy wielu analiz,
po pierwsze hydraulicznych, jeżeli idzie o wyprowadzenie ciepła do sieci miejskiej, ponieważ tego typu obiekty są opłacalne i najlepiej przysługują się miastu, jeżeli ciepło jest użytecznie wykorzystane. Czyli analizowaliśmy to pod kątem hydraulicznym, również analizowaliśmy to pod kątem dojazdu, szybkości i zagrożeń związanych z tymi dojazdami. Wychodzi, że jest to najlepsza lokalizacja. Sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który pozwoliłby na budowę elektrociepłowni, mieli zająć się w czwartek miejscy radni. Decyzją prezydenta Wrocławia punkt został zdjęty z porządku obrad, co sprawy nie zamyka. Mateusz Czmiel, Echo 24. Największe sławy onkologii zjechały do Wrocławia. Chirurdzy dziecięcy i hematolodzy spotkali się, by omówić metody leczenia dzieci dotkniętych chorobą nowotworową. Dzięki takim wydarzeniom lekarze w przylądku nadziei mogą sprawniej diagnozować małych pacjentów i skuteczniej ich leczyć na najwyższym światowym poziomie. Arkadiusz Skarbowski. Jak uratować więcej dzieci chorych na nowotwór? Jak sprawić, żeby usunięcie złośliwego guza wyrządziło jak najmniej szkód w ciele małego pacjenta? Odpowiedzi na te pytania stały się głównym tematem rozmów prowadzonych w czwartek we Wrocławiu. Leczenie tych chorób jest wielodyscyplinarne, więc potrzebny jest nie tylko pediatra, chemioterapeuta, onkolog, ale potrzebny jest chirurg, potrzebny jest radiolog i radioterapeuta. I ta grupa, której ja jestem przewodniczącą od kilku lat, organizuje coroczne tak zwane grupy robocze. Myśmy tą grupę zinicjowali już w latach 80. Także wie pan, ta współpraca się bardzo dobrze rozwija i uważam, że jak do tej pory mamy duże sukcesy, jeśli chodzi zarówno o poprawienie tego standardowego leczenia, jak i zainicjowanie nowych, ważnych projektów, które są bazowane też na molekularnej, biologicznej charakteryzacji tych guzów. Swoimi doświadczeniami podzieliły się największe sławy z zakresu onkologii dziecięcej. Czwartkowe sympozjum dotyczyło leczenia nowotworów i zmian guzopodobnych jajników. Trzeba powiedzieć, że wyniki leczenia nowotworów u dzieci są znacznie lepsze niż u dorosłych. I to nie tylko z powodu tego, że to są inne nowotwory, ale też z powodu tego, że my mamy znakomitą organizację ich leczenia. Dzięki realizowanemu programowi dzieci dotknięte chorobą nowotworową leczone są według ujednoliconych zasad leczenia. W tych krajach, które partycypują w tych programach, standard w tych centrach, takich jak na przykład Wrocław, jest zupełnie porównywalny do najlepszych centrów też w Niemczech, czy we Francji, czy w Anglii. Dwudniowa konferencja Guzylite, diagnostyka i leczenie potrwa do piątku. Seminarium zostało zorganizowane przez Polsko-Pediatryczną Grupę Guzów Litych pod przewodnictwem profesor Bernardy Kazanowskiej z Przylądka Nadziei. Arkadiusz Skarbowski, Echo 24. We Wrocławiu nadal trwa wycinka drzew. Przerażeni mieszkańcy informują ekologów o tym, w których miejscach w mieście trwa karczowanie. W ostatnim czasie bardzo głośno jest zwłaszcza o wycince drzew w rejonie Placu Grunwaldzkiego i akademików Kretka i Ołówek. Sprawa trafiła do prokuratury. Mimo tego z ulicy Grunwaldzkiej znikają kolejne drzewa. Na miejscu był nasz reporter Piotr Błachut. Wycinka drzew przy ulicy Grunwaldzkiej we Wrocławiu wywołuje sporo emocji. Mimo tego, że sprawa trafiła do prokuratury, w tym miejscu nadal wycina się drzewa. W miniony weekend z terenu tutejszego parkingu, który znajduje się w sąsiedztwie akademików, zniknęły kolejne 4 drzewa. Przypomnijmy, że właściciele prywatnych posesji od nowego roku korzystają z praw, które umożliwiają im wycinkę drzew z terenów do nich należących bez konieczności zgłaszania tego do urzędu. Jednakże od 1 marca nie jest to zgodne z prawem, z uwagi na trwający okres lęgowy ptaków. Zapisy ustawy mówią o tym, że od 1 marca nie wolno wycinać drzew, ponieważ właśnie w tym momencie już zaczęły się sezon lęgowy i najprawdopodobniej ptaki zajęły dziuple, ewentualnie zaczynają przymierzać się do zakładania gniazd. W związku z tym, jeśli ktoś chce wycinać drzewa, powinien postarać się o zgodę, którą wydać może Wydział Środowiska Wrocławskiego Magistratu. Jak zapewniają urzędnicy, na wycinkę drzew przy ulicy Grunwaldzkiej, która miała miejsce w miniony weekend, nie wydano pozwolenia. Podobnie było w przypadku pierwszej wycinki drzew w tej okolicy, do której doszło 4 marca. Ze względu na wątpliwości dotyczące tego, kto jest właścicielem terenu, które wynikają ze sprzecznych dokumentów, Straż Miejska zdecydowała o skierowaniu sprawy do prokuratury w celu wyjaśnienia, czy w tym miejscu nie doszło do przestępstwa lub wykroczenia.
Dobiegają końca inwestycje związane z opieką zdrowotną na terenie gminy Kobierzyce. Przybudowano między innymi przychodnię w Kobierzycach, a także wyremontowano placówkę w Tyńcu Małym. Dzięki temu mieszkańcy będą mogli korzystać ze świadczeń zdrowotnych w komfortowych warunkach i na wysokim poziomie. W tym roku ostatni etap, a więc przebudowa i dobudowa kolejnego elementu przychodni w Kobierzycach. Zakończyliśmy remont przychodni w Tyńcu Małym. Tam była rozbudowa o połowę, zwiększenie powierzchni. To już jest w tej chwili zakończone. Jest w trakcie w tej chwili budowa kolejnego segmentu w Kobierzycach i to tak naprawdę zakończy nam budowę bazy dla opieki zdrowotnej na terenie całej gminy. Mamy po remoncie przecież Bielany, mamy po remoncie Pustków Wilczkowski, Pustków Żurawski. Kobierzyce zamykają temat opieki zdrowotnej już na wiele, myślę, lat. W czwartek wrzało na sesji Rady Miejskiej Wrocławia burzliwą dyskusję wywołał projekt uchwały w sprawie wystąpienia gminy Wrocław ze spółki EIT+, która do tej pory pochłonęła 500 milionów złotych. Obecnie z Wrocławskiego Centrum Badań na Praczach Odrzańskich korzystają naukowcy i studenci. Klaudia Nawrocka. Miejscy radni zadecydowali. Gmina Wrocław zupełnie za darmo przekaże swoje udziały we Wrocławskim Centrum Badań EIT stronie rządowej. Kampus na Praczach Odrzańskich zostanie przejęty przez Ministerstwo Nauki. Zdaniem władz miasta taki ruch to gwarancja rozwoju projektu. Rada Miejska wyraziła na to zgodę. Przede wszystkim, żeby dać szansę rozwojową temu miejscu, które powstało dzięki aktywności środowiska akademickiego i miasta Wrocławia z wykorzystaniem funduszy unijnych w ostatnich 10 latach. Z funduszy unijnych zrealizowano budowę centrum oraz niektóre projekty naukowe. Koszt remontu, renowacji i wyposażenia wyniósł 500 000 zł. Udziały miasta w spółce są warte ponad 65 milionów. To miejsce jest we Wrocławiu i pozostanie we Wrocławiu. Będzie miało nowego właściciela, który stworzy mu nowe szanse, wykorzystując środki i rządowe, i unijne. I to jest dobre dla Wrocławia. Innego zdania są natomiast radni Platformy Obywatelskiej. Jak mówi Sebastian Lorenc, miasto powinno domagać się zwrotu przynajmniej części kosztów, jakie włożyło w budowę Centrum Badań, lub po prostu zachować część udziałów. Trzeba powiedzieć bardzo jasno mieszkańcom Wrocławia, że z ich podatków, czyli z pieniędzy nas wszystkich, zainwestowano w EIT+ kilkadziesiąt milionów złotych. Tych pieniędzy nie wydano na inne projekty, na inne potrzeby, których przecież mieście nie brakuje. Myślę o drobnych potrzebach. Na słowa radnych Platformy Obywatelskiej zareagowali przedstawiciele klubu Rafała Dutkiewicza, zapewniając, że w kontekście EIT+ można mówić tylko o sukcesie władz miasta. Jeśli to będzie narodowy instytut, to prestiż miasta, a poza tym wzrasta, a poza tym dodatkowe możliwości, które ta perspektywa unijna stwarza. Przejęcie przez rząd nastąpi na początku kwietnia. Wówczas nadzór nad placówką będzie sprawował minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. Wicepremier zapowiada utworzenie Narodowego Instytutu Technologicznego, który kontrolowałby Wrocławskie Centrum Badań. Klaudia Nawrocka, Echo 24. Najdalej za 3 lata wrocławianie będą mogli podziwiać nowy pomnik. Rzeźba związana z upamiętnieniem setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości ma stanąć przy Placu Legionów we Wrocławiu. Inicjatywa właśnie została poddana pod głosowanie Rady Miejskiej. Powoli zaczniemy wchodzić w obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Kulminacja tych obchodów i najwięcej wydarzeń czeka nas oczywiście w 2018 roku, ale już dziś w wielu środowiskach myśli się o tym, w jaki sposób tą ważną dla nas wszystkich rocznicę historyczną upamiętnić. I jest między innymi pomysł, który wpłynął do prezydenta środowiska kombatanckiego, które reprezentuje pan major Filipowicz z Zarządu Dolnośląskiego Żołnierzy Armii Krajowej. I ten pomysł w istocie dotyczy tego, aby wznieść w związku właśnie ze stuleciem uzyskania przez Polskę niepodległości, żeby wznieść pomnik niepodległości. Na razie możemy tylko mówić o najbardziej prawdopodobnej lokalizacji. To jest Plac Legionów, taki skwer, jak jedziemy od strony dworca głównego PKP. Na Plac Legionów wjeżdżamy, po prawej stronie mamy taki skwer, dzisiaj nie do końca zagospodarowany. To wydaje się świetne miejsce, żeby tam właśnie posadowić ten pomnik, a jednocześnie zorganizować przestrzeń wokół tego pomnika, tak aby też to
miejsce nabrało, powiedzmy, pewnej nowej estetyki. To miejsce wydaje się, że jest jeszcze ważne z jednego powodu. Otóż no, w bezpośrednim sąsiedztwie jest ulica Piłsudskiego, no i sam Plac Legionów, a zatem wydarzenia czy osoby, które no, bezpośrednio są związane, prawda, z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Wydaje się, że to jest najlepsza lokalizacja, ale to nie jest przesądzone. To jest najbardziej prawdopodobna lokalizacja, natomiast o tym będziemy jeszcze decydować, podobnie jak o tym, jaki będzie kształt i wygląd tego pomnika. To wszystko dopiero się zadzieje w momencie, kiedy przyjmiemy uchwałę zamiarową. Wtedy zaczynamy rozmawiać o szczegółach, a kiedy je poznamy, to wejdziemy jeszcze raz z uchwałą taką zasadniczą, która będzie już mówiła o konkretnych parametrach tego miejsca i pomnika. I tą informacją kończymy nasz serwis. W imieniu całego zespołu redakcyjnego dziękuję za uwagę i do zobaczenia.